Zmienimy się w intencji naszej ojczyzny i dokonamy później aktu poświęcenia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Królowo Polski, módl się za nami. Święta Magdaleno, módl się za nami. Święci nasi patronowie z chrztu i bierzmowania, módl się za nami. Panie Boże Wszechmogący, Dawco wszelkiego dobra, pobłogosław to pomieszczenie, które ma służyć ludzkości i spraw, aby każdy, kto nawiedzał to mieszkanie, doznawał łaski, umocnienia ludzkiego serca i Twojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego niech stąpi i pozostanie na zawsze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Widzicie, jakiego mam dobrego ucznia? Uczyłem go kiedyś tutaj. Jest to moje biuro filialne, ponieważ główne mam w Legnicy, jako że pochodzę z Legnicy. Ale postanowiłam mieć również biuro w Lubaniu, ponieważ jestem posłem z tego okręgu numer 1 legnickiego. I myślę, że w każdym powiecie powinno być biuro poselskie. Mamy w tej chwili w naszym okręgu 9 parlamentarzystów i wszystkie powiaty mają, wszystkie miasta powiatowe mają swoje biura, więc Lubań też nie będzie odosobniony. Będę starała się być przynajmniej raz w miesiącu w Lubaniu. Jeżeli nie będzie to możliwe, zawsze będzie biuro czynne w każdy poniedziałek i będą tutaj moi asystenci, przynajmniej jeden. Postaramy się również zorganizować obsługę prawną dla osób, które z różnych powodów nie mogą korzystać z porad odpłatnych. To otwarcie biura poselskiego to ma być nowy rozdział w historii PiS-u na terenie powiatu lubańskiego. To jest nowa posłanka, która po Marzenie Machałek będzie działała na tym terenie. No i myślę, że ta współpraca poseł Ewy Szymańskiej z mieszkańcami powiatu lubańskiego będzie owocna, że to biuro będzie takim przekaźnikiem informacji do posłów i w kierunku mieszkańców. Tutaj będą także przebywali posłowie tacy jak Krzysztof Kubów, jak Wojciech Zubowski, mam nadzieję również Adam Lipiński. To biuro ma służyć również senatorom Rafałowi Ślusarzowi i Krzysztofowi Mrozowi. Myślę, że zjawią się w tym biurze. Jak tylko będą mogli, to rozwiążą problemy mieszkańców naszego powiatu na tyle, na ile będzie to możliwe.